głębi kosmosu istnieją obiekty i zjawiska, dziwniejsze nawet od tych, które opisuje science fiction. Rzeczy tak ekstremalne, że ludzie na Ziemi z trudem je sobie wyobrażają. Cząstki, które wciąż nas przeszywają. Nieznana planeta w Układzie Słonecznym. Chmury pełne alkoholu. We wszechświecie nie brak dziwnych rzeczy. Obserwując je, coraz lepiej go poznajemy. Są obce, niepojęte, bardzo osobliwe. Poznajmy dziwną stronę wszechświata. Wszechświat. Najdziwniejsze rzeczy. Od Drogi Mlecznej po miejsca odległe o miliardy lat świetlnych. Kosmos wypełniają dziwne obiekty. Niełatwo zrozumieć rzeczy istniejące w kosmosie, bo bardzo się różnią od tego, co znamy na Ziemi. Im więcej poznajemy, tym mniej wiemy. Wciąż wiele zostało we wszechświecie do odkrycia. Wielu kosmicznych rzeczy i zjawisk po prostu nie rozumiemy. Weźmy na przykład to, że pewne chmury międzygwiezdne tworzy taki sam alkohol, jaki znajdziemy w piwie. W chmurach jest wiele związków organicznych, także etanol, czyli alkohol, jaki pijemy. Gdzieś tam istnieje więc kosmiczna destylarnia. Śmieszne, ale prawdziwe. Chmury międzygwiezdne to wielkie skupiska gazu i pyłu. Nawet 1000 razy większe od Układu Słonecznego. W ich gęstych wnętrzach tworzą się związki chemiczne, prawdziwy kosmiczny koktajl. Tu, w browarze, alkohol powstaje ze słodu, wody i drożdży. W chmurach międzygwiezdnych, na cząstkach pyłu, cząsteczki wodoru, tlenu i dwutlenku węgla łączą się w bardziej złożone molekuły, takie jak na przykład alkohol etylowy. Gdy pył migruje do wnętrza chmury ku istniejącej tam centralnej gwieździe, pod wpływem ciepła złożone związki zaczynają parować i uciekać w kosmos. Ziarna pyłu z chmur międzygwiezdnych są więc miejscami, w których z prostej materii powstają złożone związki organiczne. Pierwszą chmurę alkoholu odkryto w roku 1975. Dziś znamy więcej takich dziwnych obiektów. Chmura G34-3 w gwiazdozbiorze Orła jest 1000 razy większa od Układu Słonecznego. Etanolu jest w tej chmurze tyle, że każdy ziemianin miałby 300 tysięcy półlitrówek piwa dziennie i tak przez miliard lat. Cóż by to były za balangi? Co prawda ból głowy byłby pewny, bo są tam domieszki cyjanku, wodoru, tlenku i dwutlenku węgla, amoniaku i innych równie niezdrowych związków. Można sądzić, że z tych chmur nie ma większego pożytku. Jednak z czasem powstają z nich gwiazdy, planety, a może i życie. Na obrzeżach chmury zmrożony pył ze związkami organicznymi skupia się, tworząc znane nam komety.
Sądzimy, że kiedyś komety zaniosły złożone związki chemiczne w głąb Układu Słonecznego, także na naszą planetę. Były tam też aminokwasy, podstawowe cegiełki życia. Słońce i Ziemia uformowały się z chmury międzygwiezdnej, podobnej do tej. Były w niej substancje, z których powstało życie. Może wydawać się dziwne, że chmury alkoholu dryfują w kosmosie, ale ciekawsze jest to, że zawierają ważne dla życia związki organiczne. Są wszędzie. Gdyby rozpylić Ziemię, powstanie chmura o podobnym składzie chemicznym. Chmury z alkoholem przyczyniły się do powstania na Ziemi życia. Czy może istnieje ono w innego rodzaju chmurach? Na Wenus, drugiej planecie od Słońca, panuje piekło. Jednak w chmurach dryfujących 50 km nad powierzchnią jest na tyle chłodno, że może być w nich życie. Mają taką temperaturę jak na powierzchni Ziemi. Ciśnienie też jest podobne, więc jeśli na Ziemi w tych warunkach jest życie, może być też na Wenus. Jeśli w chmurach Wenus jest życie, jak się tam znalazło? Atmosferę Wenus ukształtował znany nam efekt cieplarniany. Dwutlenek węgla podnosił temperaturę na powierzchni. Jeśli były tam wodne oceany, zagotowały się i odparowały. W górnej części atmosfery warunki były mniej ekstremalne. Wiemy, że życie wymaga wody. W chmurach Wenus jest ona związana w kwasie siarkowym. Na Ziemi organizmy zwane ekstremofilami żyją w zbliżonych warunkach, w gorących źródłach parku Yellowstone. Być może podobne żyją i ewoluują w chmurach Wenus, wykorzystując ultrafiolet w procesie podobnym do fotosyntezy. W chmurach Wenus zachodzą liczne reakcje. Są tu siarka, wodór i inne pierwiastki biogenne w całkiem dużych ilościach. To całkiem możliwe, że w tych chmurach zrodziło się, może nawet przetrwało życie. Zanim ustalimy, czy w chmurach Wenus istnieje życie, sprawdźmy, jak jest na Ziemi. Badania laboratoryjne materii z ziemskich chmur wykazały, że są w nich pewne drobnoustroje, bakterie, które poderwane kiedyś z powierzchni planety utrzymują się w atmosferze, dryfując wraz z wiatrami. Mogą być tam od dawna. Podobna sytuacja mogła zdarzyć się na Wenus. Jeśli jest tam życie, najpewniej występuje w atmosferze, i to od dawna. Już wkrótce NASA wyśle sondę, która sprawdzi, czy w chmurach Wenus jest życie. Ale badaczy Układu Słonecznego fascynuje też inna zagadka. Czy istnieje tu jeszcze jedna planeta, do dziś nieodkryta? Planeta X miałaby krążyć gdzieś poza Neptunem. Planeta X to hipotetyczny obiekt krążący gdzieś na krańcach Układu Słonecznego, jak dotąd nieodkryty. Hipotezę o nieznanej planecie wzmacniają obserwacje pasa Kuipera, zbiorowiska lodowych brył poza orbitą Neptuna. Pas kończy się klifem Kuipera. W miejscu tym gęstość materii znacząco spada.
Czy to wpływ grawitacji Neptuna? Czy może nieznanej, dużej planety? Fakt, że pas Kuipera w odległości 50-55 jednostek astronomicznych nagle się kończy, można tłumaczyć obecnością nieznanej dotąd planety. Uczeni od dawna zastanawiają się, ile planet jest w Układzie Słonecznym. Czy istnieje planeta X? Po odkryciu Plutona uznano, że on właśnie jest tą nieznaną planetą. Później w pasie Kuipera odkryto inne ciała, takie jak Eris i Sedna. Jednak wszystkie trzy są zbyt małe, żeby mogły być planetą X. Wciąż czekamy na odkrycie na krańcach Układu dużej planety. Zagadka klifu Kuipera powinna się wkrótce wyjaśnić. Jeśli planeta X istnieje, znajdziemy ją. Już niedługo kwestia istnienia nieznanej planety zostanie rozstrzygnięta, bo do użytku wkracza nowa generacja sprzętu obserwacyjnego. Planeta X istnieje lub nie? Na razie uczeni odkrywają daleko w kosmosie inne planety, nie z tego świata. Układ Słoneczny zawiera niezwykłe planety. Ale w kosmosie jest ich więcej. Dzięki naszym teleskopom wykryliśmy ich już ponad 300. To tak zwane egzoplanety. Najdziwniejsze krążą wokół pulsarów, szybko wirujących gwiazd neutronowych, emitujących wiązki fal radiowych, niczym latarnia morska. W roku 1990 polski astronom Aleksander Wolsztan odkrył trzy planety pulsara odległego o 900 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Panny. Moim zdaniem to najdziwniejsze planety we Wszechświecie. Krążą wokół pulsara. W ogóle nie powinno ich tam być. Sytuacja jest niezwykła, bo pulsar, czyli gwiazda neutronowa, powstaje w wybuchu supernowej. To jedno z najgwałtowniejszych zdarzeń w kosmosie. Skąd wzięły się tu planety? To prawdziwa niespodzianka. Znamy trzy takie planety. Dwie, cztery razy masywniejsze od Ziemi, trzecia, dwa razy masywniejsza od naszego Księżyca. Są więc całkiem małe. Krążą bardzo blisko pulsara, bliżej niż Merkury wokół Słońca. Wciąż intryguje nas kwestia, jak przetrwały wybuch supernowej. Gdyby Słońce wybuchło, planety wewnętrzne po prostu wyparują. Jeśli te planety były tam wcześniej i przetrwały wybuch supernowej, ewentualne życie na nich musiało zniknąć. Wyzwolone w strefie eksplozji energie i późniejsza radiacja były skrajnie zabójcze. Jeśli planety nie krążyły wokół gwiazdy, która wybuchła, skąd się wzięły? Mogły się uformować ze szczątków pozostałych po wybuchu supernowej. Nie uciekły one w kosmos, tylko utworzyły dysk protoplanetarny i z niego powstały planety. Niewiele na ten temat wiemy. Nasze teorie nie pasują do tej sytuacji.
planety pulsara, każą nam na nowo przyjrzeć się powstawaniu układów planetarnych. Jeśli powstały po wybuchu supernowej, to by znaczyło, że planety mogą formować się także w skrajnych środowiskach, a nie tylko w chłodnej chmurze gazu, jak to było z naszym Układem Słonecznym. Ale jeśli istniały przed wybuchem i przetrwały, to też rzuci ciekawe światło na kwestię trwałości układów planetarnych. Planety pulsara zadziwiają, ale same pulsary też są niezwykłe. Gwiazdy neutronowe są niewiarygodnie gęste. Właściwie jest to gęstość jąder atomowych. Gdyby piasek na łopatce miał taką gęstość, ważyłby tyle co Mount Whitney w górach Sierra Nevada w Kalifornii. Czyli całkiem spora góra. Wiadro takiej materii ważyłoby tyle co Mount Everest, najwyższa góra na Ziemi. Wiadro z piaskiem łatwo podnoszę. Ale gdyby to była materia gwiazdy neutronowej, nikt by tego nie ruszył. To skrajnie gęsta materia. Znamy dwa typy gwiazd neutronowych. Pulsary, szybko wirujące i emitujące impulsy radiowe, oraz magnetary, które wirują wolniej i emitują energię zgromadzoną w najsilniejszych polach magnetycznych we Wszechświecie. Na Ziemi nie spotkamy tak silnego pola magnetycznego, jakie mają magnetary. Warto tu wspomnieć transformator Tesli. Nikola Tesla wymyślił go, szukając sposobu przesyłu energii elektrycznej bez przewodów, poprzez powietrze. W układzie między kulą w środku i klatką wokół powstaje napięcie rzędu 500 000 V. Pod jego wpływem dochodzi do wyładowań, przenoszących ogromne ilości energii. Podobnie magnetar uwalnia energię w formie promieni rentgena i gamma. Potężne rozbłyski na magnetarze nie zachodzą okresowo, lecz całkiem przypadkowo, gdy pola magnetyczne nagle łączą się i emitują gigantyczne ilości energii w postaci promieni rentgena i gamma. Which gets turned into X-rays and gamma rays. Magnetary i pulsary to dziwne gwiazdy. Ale uczeni odkryli coś jeszcze dziwniejszego. Skrzyżowanie pulsara z magnetarem. Satelita NASA, Rossi X-ray Timing Explorer, odnotował 5 potężnych rozbłysków, typowych dla magnetara, między majem i lipcem 2005 roku. W niecałej sekundzie uwolniała się energia dziesiątków tysięcy słońc. Mamy tu pulsar, który zachowuje się jak magnetar. To znaczy okresowo uwalnia w potężnym rozbłysku, wywołanym nagłym skokiem pola magnetycznego, znacznie więcej energii, niż robi to zwykły pulsar. Odkryliśmy więc pierwszy obiekt pośredni między pulsarami i magnetarami. Obiekt jest bardzo młody. Liczy sobie mniej niż 900 lat. Badacze sądzą, że gwiazda neutronowa zaczyna życie jako magnetar, a potem słabnie i zmienia się w pulsar.
Możliwe, że gwiazdy neutronowe, będące dziś pulsarami, emitowały energię w rozbłyskach, jak magnetary, gdy liczyły mniej niż 1000 lat. Może to właśnie punkt krytyczny. Ta gwiazda jest znacznie młodsza od zwykłych pulsarów. Oprócz tych dziwnych gwiazd, w kosmosie istnieją też równie dziwne, ale znacznie mniejsze obiekty. Niedawno uczeni wyjaśnili zagadkę szczególnie tajemniczych mikrocząstek, które niezauważalnie wciąż nas przeszywają, w każdej sekundzie, każdego dnia. Wszechświat pełen jest nietypowych gwiazd i planet. Ale są w nim równie dziwne, ale bardzo małe twory. Zwykła materia składa się z 4 podstawowych cząstek. Jedną z wielu pozostałych jest neutrino. Dla mnie neutrino to najdziwniejszy obiekt we wszechświecie. W każdej sekundzie 50 bilionów neutrin ze Słońca przeszywa moje ciało. Do tego dochodzą neutrina z innych gwiazd. Bez przerwy przenikają mnie tryliony neutrin i w ogóle tego nie czuję, bo nie oddziałują ze zwykłą materią. Nazwa neutrino znaczy neutralna, bardzo mała rzecz. Te cząstki mają masę bliską zeru, ale pewną energię, bo biegną przez kosmos niemal z prędkością światła. Prawie nie oddziałują z materią. Przez warstwę ołowiu o grubości 1 roku świetlnego, połowa spadającej na nią wiązki neutrin przejdzie nietknięta. Neutrina zwykle powstają w reakcjach jądrowych wewnątrz gwiazd, a więc i w Słońcu. Sześćdziesiąt miliardów neutrin ze Słońca przenika przez nasz paznokieć w każdej sekundzie. Są też inne źródła neutrin. Na Ziemi powstają w reaktorach jądrowych i minerałach promieniotwórczych, a także w atmosferze, gdy uderzają w nią pierwotne promienie kosmiczne, czyli strumienie cząstek o prędkościach podświetlnych. Ogromna liczba neutrin wypełniła wszechświat tuż po wielkim wybuchu. Inne powstałe wówczas cząstki utworzyły materię. Z materii zbudowane są różne niezwykłe obiekty. Asteroidy to skaliste resztki z okresu powstawania Układu Słonecznego. W pasie asteroid między Marsem i Jowiszem krążą ich miliardy. Wśród nich jedna jest bardzo ekscentryczna. Ta bardzo dziwna asteroida nosi nazwę Toutatis. Od razu przyciąga uwagę, bo wygląda bardzo dziwnie. Jest wydłużona, z 2 zgrubieniami na końcach i przewężeniem po środku. Niektórzy twierdzą, że powstała z połączenia 2 różnych obiektów. Wiruje w dziwny sposób, niczym źle kopnięta piłka do rugby. Nie kręci się wokół jednej osi, tylko wokół wszystkich 3, zataczając się w przestrzeni.
Ma też ekscentryczną eliptyczną orbitę, po której wędruje z pasa asteroid aż w okolice Ziemi. Okresowo pojawia się blisko Ziemi, więc staje się potencjalnym zagrożeniem. We wrześniu 2004 roku Toutatis zbliżyła się do Ziemi na 1,5 miliona kilometrów, czyli na czterokrotną odległość do Księżyca. Była naprawdę blisko. Jest duża, więc atmosfera by jej nie spowolniła i ewentualna kolizja oznaczałaby dla Ziemi kataklizm. Następny raz odwiedzi nas w XXVI wieku, czyli za 500 lat. Więc na razie nie grozi nam, ale trzeba na nią uważać. Toutatis to ekscentryczna asteroida, ale w kosmosie są też rzeczy większe i dziwniejsze. Naturalne satelity to ciała krążące wokół planet lub mniejszych obiektów, także asteroid. W Układzie Słonecznym znamy ich 240. Wśród nich tylko nasz Księżyc potrafi całkowicie zaćmić Słońce. Chyba najciekawsze okrąża jednego z gazowych olbrzymów. Miranda, księżyc Uranu, wygląda bardzo dziwnie. Jest mały, ma niecałe 500 km średnicy, ale posiada wyjątkowo złożone i chaotyczne struktury geologiczne. Ze względu na wygląd nazywa się go Frankensteinem Układu Słonecznego. Są tam liczne wąwozy i szczeliny, strome klify i wypiętrzenia. Powierzchnia jest mocno pofałdowana. Choć jest tak mały, są tam kaniony głębokie na 20 kilometrów. Dla porównania nasz Wielki Kanion, długi na 440 kilometrów, ma niecałe 2 kilometry głębokości. Miranda wygląda tak, jakby została ulepiona z kawałków różnych innych ciał. Jej powierzchnia wygląda dwojako. Jedne regiony są całkiem płaskie, zaś inne bardzo pofałdowane. Miranda intryguje astronomów, bo nie wiedzą, jak ten księżyc powstał. Jedna teoria mówi, że miliony lat temu coś w niego uderzyło. I wyrzuciło w górę chmurę szczątków, które później z powrotem opadły na powierzchnię satelity, tworząc ten dziwny miszmasz. Inna teoria sugeruje, że to siły pływowe, wywołane przyciąganiem Urana, wzbudziły aktywność tektoniczną i pofałdowały powierzchnię. Podobne sytuacje znamy też na Ziemi. Region Vasquez Rocks w południowej Kalifornii powstał, gdy zderzyły się tu dwie płyty tektoniczne, wskutek czego cały obszar uległ silnemu pofałdowaniu. Tak powstały te niezwykłe iglice, które tu widzimy. Podobnemu pofałdowaniu uległa też powierzchnia Mirandy i stąd wzięły się tam ostre klify i urwiska. Miranda to jeden z milionów niezwykłych obiektów w Drodze Mlecznej. Jednak nasza galaktyka nie jest najdziwniejsza we wszechświecie. Zdaniem astronomów naprawdę dziwne są ULIRGi, czyli ultrajasne galaktyki podczerwone, emitujące w podczerwieni 100 razy więcej energii niż zwykłe galaktyki.
należą do najjaśniejszych obiektów we Wszechświecie. Przyczyną tak wielkiej emisji energii jest intensywne tworzenie nowych gwiazd. W Drodze Mlecznej co rok powstaje średnio jedna gwiazda wielkości Słońca. Zaś w Ulirk 100 gwiazd rocznie. Gwiazdy powstają z gazu międzygwiezdnego wewnątrz chmur pyłu. Nie widać, jak powstają, ale mocno rozgrzewają pył i ten emituje tę energię w podczerwieni. Jeśli jednocześnie powstaje wiele gwiazd, podczerwona emisja jest wyjątkowo silna. Galaktykę okrywa całun, ale bardzo rozgrzany i jasny. Ulirgi odkryto w latach 80. XX wieku, gdy zaczął działać IRAS, sztuczny satelita do badań w podczerwieni. Galaktyki te były biliony razy jaśniejsze od Słońca. Najjaśniejsza z nich to F15307 plus 3252. Oddalona od nas o 7 miliardów lat świetlnych, leży w gwiazdozbiorze Wolarza. Liczby w nazwie wskazują koordynaty astronomiczne obiektu. Ten jest niezwykle jasny, niewątpliwie odległy i oczywiście ekscytujący, bo trwa tam intensywna produkcja gwiazd i chcemy zrozumieć, jak to się dzieje i co wyzwala tak gigantyczny proces. Sądzimy, że tak intensywna aktywność to efekt kolizji lub zbliżenia galaktyk. Gdy galaktyka zbliża się lub nawet zderza z inną, następuje silna kompresja gazu. To wyzwala wzmożoną produkcję gwiazd albo też rzuca wielkie ilości gazu ku centralnej czarnej dziurze. Wywołuje rozpalenie dysku akrecyjnego. Wciąż badamy procesy, które doprowadzają do powstawania tych niezwykłych galaktyk. W centrach ultrajasnych galaktyk podczerwonych wykryto supermasywne czarne dziury. Mają tak silną grawitację, że nawet światło nie może z nich uciec. Czy istnieje jeszcze dziwniejszy rodzaj czarnych dziur? Miniaturowe? Mniejsze od jądra atomu? W przeciwieństwie do większych kuzynów, dotąd ich nie zaobserwowano. Jednak wielu uczonych wierzy w ich istnienie. Myślę, że są czymś zwyczajnym. Jedna jest przed moim nosem, inna tu, inna tu. Mogą być wszędzie wokół nas. Mogły pozostać po wielkim wybuchu, kiedy to materia została niezwykle mocno ściśnięta. Nie da się ich dostrzec pod mikroskopem. Im są mniejsze, tym szybciej tracą masę. Jeśli mała czarna dziura miała tuż po wielkim wybuchu masę góry, to po 14 miliardach lat bardzo się zmniejszyła, a to, co zostało, może zniknąć w wielkiej eksplozji. Uczeni chcą potwierdzić istnienie małych czarnych dziur. Na krótko je wytwarzając. W Szwajcarii wielki zderzacz hadronów będzie zderzał rozpędzone wiązki cząstek, żeby odtworzyć warunki z pierwszych mikrosekund po wielkim wybuchu. Zderzanie rozpędzonych cząstek ma sprawić, że w ułamku sekundy w mikroskopijnej przestrzeni będzie dość masy,
by utworzyć miniaturową czarną dziurę. To niezwykły pomysł. Może wkrótce zaczniemy produkować sztuczne czarne dziury. Jeśli Wielki Zderzacz Hadronów spełni nasze nadzieje, udowodnimy, że miniaturowe czarne dziury istnieją realnie, a nie są tylko wytworem naukowej wyobraźni. Wytwarzane przez akcelerator małe czarne dziury pojawią się na chwilę, po czym znikną. Czy te eksperymenty pozwolą nam odkryć sekret innej dziwnej rzeczy? Niewidocznej, ciemnej materii? Zdaniem uczonych, wypełnia ona także naszą galaktykę, Drogę Mleczną. Może dziwić fakt, że masa wszystkich planet, gwiazd i galaktyk to mniej niż 20% całej masy we Wszechświecie. Pozostała część to ciemna materia, niewidoczna, ale istniejąca wszędzie. Pierwszy raz wspomniano o niej w roku 1933, ale niewielu badaczy w nią uwierzyło. Jednak w ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się liczne dowody jej istnienia. Tworząc mapę Drogi Mlecznej, odkryto, że gwiazdy na krańcach pędzą tak szybko, że dawno powinny uciec. Tak się nie stało, więc widocznie w galaktyce jest coś, co bardzo zwiększa jej masę, a więc i siłę grawitacji. Nie wiemy, co to jest. Wielkiej części Wszechświata w ogóle nie widać. Wykrywamy ciemną materię, bo działa grawitacyjnie na zwykłą materię. Galaktyki wirują tak szybko, że masa, którą widzimy, nie byłaby w stanie ich utrzymać. Musi więc istnieć nieznana masa, zwiększająca siły grawitacji tak, że galaktyki są stabilne. To właśnie ciemna materia. Ciemną materię można wykryć, obserwując kształt chmury gorącego gazu, emitującego promienie rentgena. Inny sposób to tak zwane soczewkowanie grawitacyjne. Soczewkowanie grawitacyjne sprawiło, że światło z odległej galaktyki zostało zakrzywione i wzmocnione przez galaktykę leżącą na jego drodze ku nam. To był efekt grawitacyjny. Gdy obliczyliśmy, jak duża masa go wywołała, okazało się, że była 10 razy większa od tej, którą rzeczywiście widzieliśmy. Stało się jasne, że nadwyżkę masy dała ciemna materia. Ciemna materia stanowi 4/5 całej masy we Wszechświecie. Natomiast ogromna większość energii to tak zwana ciemna energia. W sumie ma ona stanowić 74% masy i energii Wszechświata. Najmniej zrozumiała rzecz we Wszechświecie to zapewne ciemna energia. Wygląda na to, że nie ma nic wspólnego z ciemną materią. Słowo ciemna tutaj oznacza, że nic o niej nie wiemy. Gdy w roku 1998 w oparciu o znane położenia odległych supernowych zaczęto obliczać odległości do różnych galaktyk, odkryto, że są większe niż to wynika z założenia, że ekspansja Wszechświata maleje. Oczywisty był wniosek, że ta ekspansja rośnie i ciemną energię uznano za winowajcę. Wszechświat jest przepełniony ciemną energią i to ona sprawia, że rozszerza się on coraz szybciej. Odkrycie tego faktu było naprawdę szokujące. Nikt się tego nie spodziewał.
Wygląda na to, że dominujący składnik wszechświata to właśnie ciemna energia. Wypełnia ona całą przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie. Działa więc jak antygrawitacja. Materia i energia spowalniają oddalanie się rzeczy od siebie, działając siłami grawitacji. Ciemna energia przyspiesza tempo tego oddalania się. Jedna z teorii mówi, że ekspansja wszechświata będzie coraz szybsza, aż zostanie on rozerwany na strzępy za 50 miliardów lat. Jeśli do tego dojdzie, nie tylko gromady galaktyk się rozpadną. To samo spotka także galaktyki. Ich gwiazdy rozbiegną się. Później rozpadną się układy planetarne, same planety, żyjące na nich istoty, aż w końcu nawet atomy i cząstki subatomowe. We wszechświecie nie brak dziwnych rzeczy, ale jedna z najbardziej osobliwych może być całkiem blisko. Dla mnie najdziwniejszą rzeczą we wszechświecie jest Ziemia. Skalista planeta pokryta zieloną materią, która zmienia światło Słońca w żywność. Nas to wcale nie dziwi, bo to przecież nasz dom. Najdziwniejsza rzecz w kosmosie to z pewnością ludzie. W końcu nie znaleźliśmy nikogo takiego jak my. Nie twierdzę, że kosmitów nie ma, ale i tak jesteśmy bardzo dziwni. Wersja polska to Ja Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Janusz German. Ułożone molekuły, takie jak na przykład alkohol etylowy. Gdy pył migruje do wnętrza chmury ku istniejącej tam centralnej gwieździe, pod wpływem ciepła złożone związki zaczynają parować i uciekać w kosmos. Ziarna pyłu z chmur międzygwiezdnych są więc miejscami, w których z prostej materii powstają złożone związki organiczne. Pierwszą chmurę alkoholu odkryto w roku 1975. Dziś znamy więcej takich dziwnych obiektów. Chmura G34-3 w gwiazdozbiorze Orła jest 1000 razy większa od Układu Słonecznego. Etanolu jest w tej chmurze tyle, że każdy ziemianin miałby 300 tysięcy półlitrówek piwa dziennie i tak przez miliard lat. Cóż by to były za balangi? Co prawda ból głowy byłby pewny, bo są tam domieszki cyjanku, wodoru, tlenku i dwutlenku węgla, amoniaku i innych równie niezdrowych związków. Można sądzić, że z tych chmur nie ma większego pożytku. Jednak z czasem powstają z nich gwiazdy, planety, a może i życie. Na obrzeżach chmury zmrożony pył ze związkami organicznymi skupia się, tworząc znane nam komety. Sądzimy, że kiedyś komety zaniosły złożone związki chemiczne w głąb Układu Słonecznego, także na naszą planetę. Były tam też aminokwasy, podstawowe cegiełki życia. Słońce i Ziemia uformowały się z chmury międzygwiezdnej, podobnej do tej. Były w niej substancje, z których powstało życie. Może wydawać się dziwne, że chmury alkoholu dryfują w kosmosie, ale ciekawsze jest to, że zawierają ważne dla życia związki organiczne. Są wszędzie.
Gdyby rozpylić ziemię, powstanie chmura o podobnym składzie chemicznym. Chmury znają energię, bo biegną przez kosmos niemal z prędkością światła. Prawie nie oddziałują z materią. Przez warstwę ołowiu o grubości jednego roku świetlnego, połowa spadającej na nią wiązki neutrin przejdzie nietknięta. Neutrina zwykle powstają w reakcjach jądrowych wewnątrz gwiazd, a więc i w Słońcu. Sześćdziesiąt miliardów neutrin ze Słońca przenika przez nasz paznokieć w każdej sekundzie. Są też inne źródła neutrin. Na Ziemi powstają w reaktorach jądrowych i minerałach promieniotwórczych, a także w atmosferze, gdy uderzają w nią pierwotne promienie kosmiczne, czyli strumienie cząstek o prędkościach podświetlnych. Ogromna liczba neutrin wypełniła wszechświat tuż po wielkim wybuchu. Inne powstałe wówczas cząstki utworzyły materię. Z materii zbudowane są różne niezwykłe obiekty. Asteroidy to skaliste resztki z okresu powstawania Układu Słonecznego. W pasie asteroid między Marsem i Jowiszem krążą ich miliardy. Wśród nich jedna jest bardzo ekscentryczna. Ta bardzo dziwna asteroida nosi nazwę Toutatis. Od razu przyciąga uwagę, bo wygląda bardzo dziwnie. Jest wydłużona, z dwoma zgrubieniami na końcach i przewężeniem po środku. Niektórzy twierdzą, że powstała z połączenia dwóch różnych obiektów. Wiruje w dziwny sposób, niczym źle kopnięta piłka do rugby. Nie kręci się wokół jednej osi, tylko wokół wszystkich. Efekt grawitacyjny. Gdy obliczyliśmy, jak duża masa go wywołała, okazało się, że była 10 razy większa od tej, którą rzeczywiście widzieliśmy. Stało się jasne, że nadwyżkę masy dała ciemna materia. Ciemna materia stanowi 4/5 całej masy we Wszechświecie. Natomiast ogromna większość energii to tak zwana ciemna energia. W sumie ma ona stanowić 74% masy i energii Wszechświata. Najmniej zrozumiała rzecz we Wszechświecie to zapewne ciemna energia. Wygląda na to, że nie ma nic wspólnego z ciemną materią. Słowo ciemna tutaj oznacza, że nic o niej nie wiemy. Gdy w roku 1998 w oparciu o znane położenia odległych supernowych zaczęto obliczać odległości do różnych galaktyk, odkryto, że są większe niż to wynika z założenia, że ekspansja Wszechświata maleje. Oczywisty był wniosek, że ta ekspansja rośnie i ciemną energię uznano za winowajcę. Wszechświat jest przepełniony ciemną energią i to ona sprawia, że rozszerza się on coraz szybciej. Odkrycie tego faktu było naprawdę szokujące. Nikt się tego nie spodziewał. Wygląda na to, że dominujący składnik Wszechświata to właśnie ciemna energia.
Wypełnia ona całą przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie. Działa więc jak antygrawitacja. Materia i energia spowalniają oddalanie się rzeczy od siebie, działając siłami grawitacji. Ciemna energia przyspiesza tempo tego oddalania się. Jedna z teorii mówi, że ekspansja wszechświata będzie coraz szybsza, aż zostanie on rozerwany na strzępy za 50 miliardów lat. Jeśli do tego dojdzie, nie tylko gromady galaktyk się rozpadną. To samo spotka także galaktyki. Ich gwiazdy rozbiegną się. Później rozpadną się układy planetarne, same planety, żyjące na nich istoty, aż w końcu nawet atomy i cząstki subatomowe. We wszechświecie nie brak dziwnych rzeczy, ale jedna z najbardziej osobliwych może być całkiem blisko. Tą dziurę. To niezwykły pomysł. Może wkrótce zaczniemy produkować sztuczne czarne dziury. Jeśli wielki zderzacz hadronów spełni nasze nadzieje, udowodnimy, że miniaturowe czarne dziury istnieją realnie, a nie są tylko wytworem naukowej wyobraźni. Wytwarzane przez akcelerator małe czarne dziury pojawią się na chwilę, po czym znikną. Czy te eksperymenty pozwolą nam odkryć sekret innej dziwnej rzeczy? Niewidocznej ciemnej materii? Zdaniem uczonych wypełnia ona także naszą galaktykę, Drogę Mleczną. Może dziwić fakt, że masa wszystkich planet, gwiazd i galaktyk to mniej niż 20% całej masy we wszechświecie. Pozostała część to ciemna materia, niewidoczna, ale istniejąca wszędzie. Pierwszy raz wspomniano o niej w roku 1933, ale niewielu badaczy w nią uwierzyło. Jednak w ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się liczne dowody jej istnienia. Tworząc mapę Drogi Mlecznej, odkryto, że gwiazdy na krańcach pędzą tak szybko, że dawno powinny uciec. Tak się nie stało, więc widocznie w galaktyce jest coś, co bardzo zwiększa jej masę, a więc i siłę grawitacji. Nie wiemy, co to jest. Wielkiej części wszechświata w ogóle nie widać. Wykrywamy ciemną materię, bo działa grawitacyjnie na zwykłą materię. Galaktyki wirują tak szybko, że masa, którą widzimy, nie byłaby w stanie ich utrzymać. Musi więc istnieć nieznana masa, zwiększająca siły grawitacji tak, że galaktyki są stabilne. To właśnie ciemna materia. Ciemną materię można wykryć, obserwując kształt chmury gorącego gazu, emitującego promienie rentgena. Inny sposób to tak zwane soczewkowanie grawitacyjne. Soczewkowanie grawitacyjne sprawiło, że światło z odległej galaktyki zostało zakrzywione i wzmocnione przez galaktykę leżącą na jego drodze ku nam. Przyczyną tak wielkiej emisji energii jest intensywne tworzenie nowych gwiazd. W Drodze Mlecznej co rok powstaje średnio jedna gwiazda wielkości Słońca. Zaś w Ulirk 100 gwiazd rocznie.
Gwiazdy powstają z gazu międzygwiezdnego wewnątrz chmur pyłu. Nie widać, jak powstają, ale mocno rozgrzewają pył i ten emituje tę energię w podczerwieni. Jeśli jednocześnie powstaje wiele gwiazd, podczerwona emisja jest wyjątkowo silna. Galaktykę okrywa całun, ale bardzo rozgrzany i jasny. Ulirgi odkryto w latach 80. XX wieku, gdy zaczął działać IRAS, sztuczny satelita do badań w podczerwieni. Galaktyki te były biliony razy jaśniejsze od Słońca. Najjaśniejsza z nich to F15307 plus 32-52. Oddalona od nas o 7 miliardów lat świetlnych, leży w gwiazdozbiorze Volarza. Liczby w nazwie wskazują koordynaty astronomiczne obiektu. Ten jest niezwykle jasny, niewątpliwie odległy i oczywiście ekscytujący, bo trwa tam intensywna produkcja gwiazd i chcemy zrozumieć, jak to się dzieje i co wyzwala tak gigantyczny proces. Sądzimy, że tak intensywna aktywność to efekt kolizji lub zbliżenia galaktyk. Gdy galaktyka zbliża się lub nawet zderza z inną, następuje silna kompresja gazu. To wyzwala wzmożoną produkcję gwiazd albo też rzuca wielkie ilości gazu ku centralnej czarnej dziurze. Wywołuje rozpalenie dysku akrecyjnego. Wciąż badamy procesy, które doprowadzają do powstawania tych niezwykłych galaktyk. W centrach ultrajasnych galaktyk podczerwonych wykryto supermasywne czarne dziury. Mają tak silną grawitację, że nawet światło nie może z nich uciec. Czy istnieje jeszcze dziwniejszy rodzaj czarnych dziur? Miniaturowe? Mniejsze od jądr? Atmosferę Wenus ukształtował znany nam efekt cieplarniany. Dwutlenek węgla podnosił temperaturę na powierzchni. Jeśli były tam wodne oceany, zagotowały się i odparowały. W górnej części atmosfery warunki były mniej ekstremalne. Wiemy, że życie wymaga wody. W chmurach Wenus jest ona związana w kwasie siarkowym. Na Ziemi organizmy zwane ekstremofilami żyją w zbliżonych warunkach, w gorących źródłach parku Yellowstone. Być może podobne żyją i ewoluują w chmurach Wenus, wykorzystując ultrafiolet w procesie podobnym do fotosyntezy. W chmurach Wenus zachodzą liczne reakcje. Są tu siarka, wodór i inne pierwiastki biogenne w całkiem dużych ilościach. To całkiem możliwe, że w tych chmurach zrodziło się, może nawet przetrwało życie. Zanim ustalimy, czy w chmurach Wenus istnieje życie, sprawdźmy, jak jest na Ziemi. Badania laboratoryjne materii z ziemskich chmur wykazały, że są w nich pewne drobnoustroje, bakterie, które poderwane kiedyś z powierzchni planety utrzymują się w atmosferze, dryfując wraz z wiatrami. Mogą być tam od dawna. Podobna sytuacja mogła zdarzyć się na Wenus. Jeśli jest tam życie, najpewniej występuje w atmosferze i to od dawna. Już wkrótce NASA wyśle sondę, która sprawdzi, czy w chmurach Wenus jest życie. Ale badaczy Układu Słonecznego fascynuje też inna zagadka. Czy istnieje tu jeszcze jedna planeta, do dziś nieodkryta?
planeta X miałaby krążyć gdzieś poza Neptunem. Planeta X to hipotetyczny obiekt krążący gdzieś na krańcach Układu Słonecznego, jak dotąd nieodkryty. Hipotezę o nieznanej planecie wzmacniają obserwacje pasa Kuipera, zbiorowiska lodowych we Wszechświecie. Przyczyną tak wielkiej emisji energii jest intensywne tworzenie nowych gwiazd. W Drodze Mlecznej co rok powstaje średnio jedna gwiazda wielkości Słońca. Zaś w Ulirk 100 gwiazd rocznie. Gwiazdy powstają z gazu międzygwiezdnego wewnątrz chmur pyłu. Nie widać, jak powstają, ale mocno rozgrzewają pył i ten emituje tę energię w podczerwieni. Jeśli jednocześnie powstaje wiele gwiazd, podczerwona emisja jest wyjątkowo silna. Galaktykę okrywa całun, ale bardzo rozgrzany i jasny. Ulirgi odkryto w latach 80. XX wieku, gdy zaczął działać IRAS, sztuczny satelita do badań w podczerwieni. Galaktyki te były biliony razy jaśniejsze od Słońca. Najjaśniejsza z nich to F15307 plus 32-52. Oddalona od nas o 7 miliardów lat świetlnych, leży w gwiazdozbiorze Volarza. Liczby w nazwie wskazują koordynaty astronomiczne obiektu. Ten jest niezwykle jasny, niewątpliwie odległy i oczywiście ekscytujący, bo trwa tam intensywna produkcja gwiazd i chcemy zrozumieć, jak to się dzieje i co wyzwala tak gigantyczny proces. Sądzimy, że tak intensywna aktywność to efekt kolizji lub zbliżenia galaktyk. Gdy galaktyka zbliża się lub nawet zderza z inną, następuje silna kompresja gazu. To wyzwala wzmożoną produkcję gwiazd albo też rzuca wielkie ilości gazu ku centralnej czarnej dziurze. Wywołuje rozpalenie dysku akrecyjnego. Wciąż badamy procesy, które doprowadzają do powstawania tych niezwykłych galaktyk. W centrach ultrajasnych galaktyk podczerwonych wykryto supermasywne czarne dziury. Mają tak silną grawitację, że nawet światło nie może z nich uciec. Czy istnieje jeszcze dziwniejszy rodzaj czarnych dziur? Miniatur Marsem i Jowiszem krążą ich miliardy. Wśród nich jedna jest bardzo ekscentryczna. Ta bardzo dziwna asteroida nosi nazwę Toutatis. Od razu przyciąga uwagę, bo wygląda bardzo dziwnie. Jest wydłużona, z dwoma zgrubieniami na końcach i przewężeniem po środku. Niektórzy twierdzą, że powstała z połączenia dwóch różnych obiektów. Wiruje w dziwny sposób, niczym źle kopnięta piłka do rugby. Nie kręci się wokół jednej osi, tylko wokół wszystkich trzech, zataczając się w przestrzeni. Ma też ekscentryczną eliptyczną orbitę, po której wędruje z pasa asteroid aż w okolice Ziemi. Okresowo pojawia się blisko Ziemi, więc staje się potencjalnym zagrożeniem. We wrześniu 2004 roku Toutatis zbliżyła się do Ziemi na 1,5 miliona kilometrów, czyli na czterokrotną odległość do Księżyca.
Była naprawdę blisko. Jest duża, więc atmosfera by jej nie spowolniła i ewentualna kolizja oznaczałaby dla Ziemi kataklizm. Następny raz odwiedzi nas w XXVI wieku, czyli za 500 lat. Więc na razie nie grozi nam, ale trzeba na nią uważać. Toutatis to ekscentryczna asteroida, ale w kosmosie są też rzeczy większe i dziwniejsze. Naturalne satelity to ciała krążące wokół planet lub mniejszych obiektów, także asteroid. W Układzie Słonecznym znamy ich 240. Wśród nich tylko nasz Księżyc potrafi całkowicie zaćmić Słońce. Chyba najciekawsze okrąża jednego z gazowych olbrzymów. Miranda, księżyc Uranu, wygląda bardzo dziwnie. Jest mały, ma niecałe 500 km średnicy, ale posiada wyjątkowo złożone i chaotyczne struktury geologiczne. Kopulsara, bliżej niż Merkury wokół Słońca. Wciąż intryguje nas kwestia, jak przetrwały wybuch supernowej. Gdyby Słońce wybuchło, planety wewnętrzne po prostu wyparują. Jeśli te planety były tam wcześniej i przetrwały wybuch supernowej, ewentualne życie na nich musiało zniknąć. Wyzwolone w strefie eksplozji energie i późniejsza radiacja były skrajnie zabójcze. Jeśli planety nie krążyły wokół gwiazdy, która wybuchła, skąd się wzięły? Mogły się uformować ze szczątków pozostałych po wybuchu supernowej. Nie uciekły one w kosmos, tylko utworzyły dysk protoplanetarny i z niego powstały planety. Niewiele na ten temat wiemy. Nasze teorie nie pasują do tej sytuacji. Planety pulsara każą nam na nowo przyjrzeć się powstawaniu układów planetarnych. Jeśli powstały po wybuchu supernowej, to by znaczyło, że planety mogą formować się także w skrajnych środowiskach, a nie tylko w chłodnej chmurze gazu, jak to było z naszym Układem Słonecznym. Ale jeśli istniały przed wybuchem i przetrwały, to też rzuci ciekawe światło na kwestię trwałości układów planetarnych. Planety pulsara zadziwiają, ale same pulsary też są niezwykłe. Gwiazdy neutronowe są niewiarygodnie gęste. Właściwie jest to gęstość jąder atomowych. Gdyby piasek na łopatce miał taką gęstość, ważyłby tyle co Mount Whitney w górach Sierra Nevada w Kalifornii. Czyli całkiem spora góra. Wiadro takiej materii ważyłoby tyle co Mount Everest, najwyższa góra na Ziemi. Wiadro z piaskiem łatwo podnoszę, ale gdyby to było taką temperaturę, jak na powierzchni Ziemi, ciśnienie też jest podobne, więc jeśli na Ziemi w tych warunkach jest życie, może być też na Wenus. Jeśli w chmurach Wenus jest życie, jak się tam znalazło?
Atmosferę Wenus ukształtował znany nam efekt cieplarniany. Dwutlenek węgla podnosił temperaturę na powierzchni. Jeśli były tam wodne oceany, zagotowały się i odparowały. W górnej części atmosfery warunki były mniej ekstremalne. Wiemy, że życie wymaga wody. W chmurach Wenus jest ona związana w kwasie siarkowym. Na Ziemi organizmy zwane ekstremofilami żyją w zbliżonych warunkach, w gorących źródłach parku Yellowstone. Być może podobne żyją i ewoluują w chmurach Wenus, wykorzystując ultrafiolet w procesie podobnym do fotosyntezy. W chmurach Wenus zachodzą liczne reakcje. Są tu siarka, wodór i inne pierwiastki biogenne w całkiem dużych ilościach. To całkiem możliwe, że w tych chmurach zrodziło się, może nawet przetrwało życie. Zanim ustalimy, czy w chmurach Wenus istnieje życie, sprawdźmy, jak jest na Ziemi. Badania laboratoryjne materii z ziemskich chmur wykazały, że są w nich pewne drobnoustroje, bakterie, które poderwane kiedyś z powierzchni planety utrzymują się w atmosferze, dryfując wraz z wiatrami. Mogą być tam od dawna. Podobna sytuacja mogła zdarzyć się na Wenus. Jeśli jest tam życie, najpewniej występuje w atmosferze i to od dawna. Już wkrótce NASA wyśle sondę, która sprawdzi, czy w chmurach Wenus jest życie. Ale badaczy Układu Słonecznego fascynuje też inna zagadka. Czy istnieje tu jeszcze jedna planeta, do dziś nieodkryta? Planeta X miałaby krążyć gdzieś poza Neptunem. Planeta X to hipotetyczny obiekt.